wydarzenie przed galą KSW 67. Za nami, z nami Andrzej Grzebyk. Musimy zacząć od tych trudnych pytań, Andrzej, bo już tam część kibiców niestety wypomina ci słowa z wczorajszego wywiadu, z czwartkowego wywiadu, że waga już jest. Niestety wagi nie udało się zrobić. Przestrzeliłeś z tym limitem. Co się stało? Jak możesz to wytłumaczyć? Bo zawsze nie było raczej z tym problemu u ciebie. Na początku siema, siema wszystkim. Jak tylko standardowo. No co, no, słuchajcie, no. Czasem tak bywa, nie? Pewność siebie mnie pewnie zgubiła. Byłem pewny, że to wszystko idzie w dobrym kierunku, to wszystko dobrze wyglądało w ostatnim tygodniu. No, zablokowała się woda. Ja mówię, no, ja wybrałem zdrowie i bycie z wami jutro na gali niż dzisiaj siedzenie w szpitalu, więc myślę, że kibice mogą mieć zawód o to, że nie zrobiłem tej wagi, ale ja chciałem zawalczyć i co? I jestem teraz tutaj, a nie w szpitalu i nie walczę o zdrowie. Wiecie, o co chodzi? A to jest dla mnie najważniejsze, nie? Tym bardziej, że podjęliśmy też ze sztabem, tutaj mój menadżer powiedział definitywnie, że nie, bo ja tam chciałem jeszcze to zrobić tak naprawdę. Uwierzcie mi, że jak na mistrza przystało, zawsze walczę do końca i w tym przypadku też pewnie bym to zrobił, prawda? Tylko mówię, no dla mnie zdrowie jest najważniejsze. Chcę jeszcze dawać wam super walki, super emocje, więc no dajcie jeszcze parę lat mi normalnie z wami być, niż musiałbym pewnie kończyć karierę, bo coś będzie niewidolne albo coś się popsuje, więc jeszcze raz wsypię głowę popiołem, przepraszam wszystkich kibiców, oczywiście Adriana, Federację, was za to, że tak się wydarzyło, 23 walka, no niestety, no pierwszy raz się wykolejam, jeśli chodzi o zrobienie walki. My wiemy, że to nie jest łatwy proces, Andrzej, bo każdy, kto przy tym był, ten wie, czy faktycznie ta sytuacja w tym przypadku już była taka podbramkowa, że no doszło do tych trudnych rozmów, Andrzej, odpuszczamy? Znaczy wiesz co, no mówię, no jestem uparty i robię to, tylko mówię, chcę być w dyspozycji dobrej na walce, nie? I to było tylko 300 gram, więc i też Adrian nie ma do mnie jakiś tam pewnie jakiś, bo ja rozumiem, 3 kilo nie zrobił, czy 4, czy... No to jest tylko 300 gram, uwierzcie mi, że... Stanąłbym na głowie, zrobiłbym to, bo tylko mówię, jakim kosztem, czy to jest warte tego, żebym ja zrobił to i dobra, hejtujcie mnie teraz, że jako kurwa demisz nie zrobiłem i że możecie mi teraz pisać, ciupać, że nie wiem, że nie zrobiłem, że jestem taki czy siaki. Naprawdę, wierzcie mi, do każdego przeciwnika podchodzę po mistrzowsku, do walki zawsze po mistrzowsku, zawsze to robię, do walki rewanżowej zrobiłem niżej limit, nawet o 700 gram czyniłem, więc uwierzcie mi, że zawsze pełny profesjonalizm, no, po prostu coś się stało. Sam nie jestem w stanie tego teraz ocenić, zrobię badania po walce, na pewno to ogłoszę i też nie będę zwalał, że piszcie waży 800 gram przez ten drut, bo powinien to zrobić, tak czy tak, jak zrobiłem do ostatniej walki, teraz też powinien zrobić, mówię, tak się stało, zamykamy temat, jutro jest walka, skupiamy się na tym i tyle. To teraz trochę weselej, kto jest twoim stylistą, Andrzej? Myślę, że wiele osób mam, doradców takich, którzy mi pomagają, ale no sam też lubię swoją tam jakąś stylizację wyszukać, wykreować. Mówię, no lubię ten styl, mam taki już taką przypisaną tą łatkę do siebie. Myślę, że teraz też samo fajnie was zaskoczyłem, bo mówię, no jestem puncherem, bam, bam, punch, boom, te wszystkie rzeczy, które wychodzą mi w walce, no to chciałem teraz przekuć trochę w garnitur, więc myślę, że ponownie zaskoczyłem. Jest ta zła krew pomiędzy wami, czy nie ma, bo jak ktoś oglądał trailer, to był taki troszeczkę zmieszany, bo raz pół po Bartosie, a na koniec jeszcze były słowa, że chce go zabić, a na koniec nie ma złej krwi. To jak to jest? No, słuchajcie, dobrze wszyscy wiecie, że muszą się kliknięcia zgadzać. No i nie ukrywajmy, ktoś musiał troszkę podbić taką atmosferę tej gali, bo jak wiecie, no karta walki jest tylko tak naprawdę młodymi zawodnikami nabita, którzy będą chcieli się mega pewnie pokazać, jestem tylko pewny, że zostawią serducho, no ale tutaj trzeba było troszkę podwindować to wszystko, mówię, no nie ma, z mojej strony nie ma złej krwi, jest czysto sportowy pojedynek, a to troszkę media musiały pokreować, żeby kliknięcia się zgadzały, żeby ludzie oglądali, żeby się coś działo, no i myślę, że to fajnie też wyszło, nie, no mówię, no z Adrianem znamy się już kupę też lat, na galach siedzimy koło siebie, gadamy, śmiejemy, wyjdziemy do walki, zrobimy sobie fajne show, fajną walkę, żeby tak naprawdę to wszystko jest dla was, nie, żebyście wy się z tego cieszyli, my damy świetny pojedynek, kto jutro będzie bardziej dyspozycjonowany, ten wygra, no i tyle, nie? No co mogę powiedzieć? Wspomniałeś wczoraj, że ty idziesz swoim torem, gdzieś tam po drodze ten przypadek z kontuzją, bo pewnie byłbyś jeszcze dalej w KSW, natomiast Adrian w zasadzie trochę wyszczekał sobie tę walkę. I teraz chciałam cię zapytać, kogo ty się spodziewałeś w następnym starciu, jeżeli nie Adriana?
Wiesz co, tak, no to sobie wyszczekam, wiesz co, nie wiem, czy sobie kogoś spodziewałem, czy sobie kogoś myślałem, nie, no gdzieś moim aspiracjami jest walka o pas, to zawsze będę o tym mówił, czy to będzie Roberto, czy to będzie inny przeciwnik, no to wiadomo, że my zawodnicy, szczególnie ja, który już zdobyłem wcześniej dwa pasy, wiem jak, z czym się to je i no i po to też robimy, prawda, ja, czy ja jestem, czy ja się cofnąłem w KSW, czy nie, czy jestem dalej powinien być, czy nie, ja jestem w tym miejscu naprawdę szczęśliwy, naprawdę, wierzcie mi, wszystko mi w życiu się układa, buduje dom, naprawdę dużo rzeczy takich pozytywnych w moim życiu się dzieje, więc naprawdę, no uwierzcie mi, że niczego nie żałuję, niczego bym nie poprawiał, naprawdę idę z fajnym torem, medialność rośnie, wszystko się zgadza, jakiś coraz więcej rzesza fanów, przepraszam, jest coraz większa, więc naprawdę, no to tylko się cieszyć i to robić, prawda, mam sponsorów, których się serdecznie pozdrawiam, Grand Pass, Jore, Mondola, Pitbull, naprawdę dużo takich świetnych sponsorów, którzy mi mega pomagają i wspierają, a Padre z Arnoxa, wiadomo, że no Artur zawsze ze mną, świetnych kibiców, którzy tak samo na tą galę przyjechali, no ja się naprawdę tego cieszę, że tu jestem, nie, ja widzicie, słuchajcie, robiłem rano wagę, a dziś jestem już naładowany tak, że mógłbym się bić teraz, wiecie, to po prostu coś nie zagrało, nie, ja mówię, no nie chciałem zdrowia zepsuć, tak, bo mówię, jeszcze kilka lat chcę to ciągnąć do góry i dawać wam super walkę. Adrian Bartosiński, myślę, nie na żarty i nie pod kliki gdzieś kwestionuje wartość twoich rywali. Zaromskisa nazwał dziadkiem w rozmowie ze mną, powiedział, że jak go widział na rozgrzewce przed pierwszą walką, no to był troszkę zaskoczony. I jeszcze podniósł drugą rzecz, że no, jesteś już w KSW, będzie to twoja czwarta walka i nie wiadomo, kiedy będzie walka o pas. Bo na przykład Rutek ma już w drugiej walce ten pojedynek o pas. Jak ty się do tego odniesiesz? Nie myślę o tym, czy to o walce o pas. Na razie skupiam się na tym, co jest jutro, a co będzie pojutrze, to możecie mnie wtedy zapytać, po co tu wybiegać do przodu, czy ja myślę o pas, czy Rutek ma tą walkę o pas. Nie zaprzątam głowy tym. Zaprzątam głowy tym, że mam jutro wyjść, zapomniałem o tym, że nawet tej wagi nie zrobiłem, bo jestem naprawdę, to tutaj nie ma co do tego wracać, trzeba iść dalej, zamykamy rozdział, otwieramy nowy i lecimy dalej i jutro po prostu chcę pokazać swoją najlepszą wersję. A czy Aden uważa, że ja nie mam nikogo na rozpisce dobrego, no to nie są jego słowa, więc mówię, no ja wiem, że on jest przygotowany, ja też i tyle, no i zobaczymy, kto tych przeciwników miał lepszych na rozpisce. Wierzę, że on pójdzie na wymianę z tobą, bo on mówi, że chętnie by cię przetestował w zapasach. Ja myślę, że ty będziesz szukał tych ciężkich rąk, jakbym się miał tak, wiesz, zastanawiać nad twoją taktyką. Znacie mój styl walki, więc nie będę tu się wyprzedzał, co będzie. Walka w klatce pokazuje troszkę inne odzwierciedlenie tego, co chce się zrobić. Więc mówię, ja mam gdzieś jakiś game plan nałożony, będę dążył do tego, co zawsze, czyli znacie mój styl. No wiadomo, że Adam będzie dążył do swojej zabawy, więc mówię, no to jest fajna walka, dobrych uderzaczy, on może mniejszy zasięg, no ale też jest groźniej, trzeba być czujnym. Jedno jest pewne, będą fajerwerki. Roberto Sądicz ma jeszcze jedną walkę w kontrakcie z KSW. Ty jesteś zawodnikiem, który jest znany z tego, że rozsądnie podchodzi do brania ważnych wyzwań. Wiemy, że już kiedyś miałeś okazję spróbować zawalczyć z Roberto Soliczem, ale powiedziałeś, że potrzebuje konkretnego obozu przygotowawczego, dajcie mi na to czas. Gdyby się tak złożyło, że wygrasz jutro z Adrianem, czy byłbyś gotowy na czerwiec, bo taką datę deklaruje właśnie Roberto? No ja potrzebuję do walki mistrzostw minimum 5 miesięcy, więc od razu wam mówię, że ja podchodzę profesjonalnie do walk, więc tutaj wszyscy nie możemy się nastawiać na skończenie walki w pierwszych rundach, prawda? Ja zawsze się przygotowuję do pewnego dystansu, walki, bo tak naprawdę nikt nie wie z nas, czy ja trafię pierwszym ciosem i jest po walce, czy ja muszę się 3 rundy męczyć i wygrać. Tak samo w tym przypadku z Roberto. Tutaj tak samo bym się przygotował do 5 rund, bo to jest mega, pewnie ona by się zakończyła wcześniej, bo on jest dobrym uderzaczem, ja tak samo, więc to pewnie byłoby dużo wcześniej, ale zawsze głową nastawione na mistrzowskie starcie, czyli pełny dystans, a co jest wcześniej, to wtedy się bierze. A wierzysz w to, że walka z Adrianem Bartosińskim dojdzie do decyzji? Myślę, że jesteśmy obydwaj panczery uderzaczami, on ma też siłę ciosu, no jeśli on nie będzie próbował cały czas wjeżdżać w nogi i tam szukać swojej szansy, no to ktoś tu mu zgasi światło. Dziękuję. Czekamy. Dzięki wielkie. Pozdrawiam i jeszcze raz, sorry.